Proszę Państwa, bardzo serdecznie Was widać. Witam. Witam na szczególnej po prostu konferencji. Czas Wicowca Rząd Obrony Narodowej w 1920 roku. Konferencja ta została przygotowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości, ale także przez Green Light Media. Protokolarna ten Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego. Chciałbym Państwu powiedzieć, że to nasze dzisiejsze spotkanie związane jest z wydarzeniem, które miało miejsce 28 maja w bieżącym roku. Po wielu staraniach, wielu latach usilnych starań Polskiego Stronnictwa Ludowego Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa. Na to ludowcy czekali 90 lat. To wydarzenie zainspirowało nasze instytucje, dyrektora Tadeusza Skoczka, redaktora naczelnego Roberta Matejuka, prezesa Greenland Light Media Jerzego Janczaka, żeby przygotować to dzisiejsze spotkanie. Ta konferencja będzie początkiem naszych działań związanych z przygotowaniem, to już Muzeum Niepodległości robi, Muzeum Bitwy Warszawskiej, ale także 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, którą będziemy obchodzić 21 stycznia 2024 roku. Dzisiaj będziemy mówić o Witosie, ale będziemy też promować tą książkę, która tutaj jest i którą Państwo dostaniecie w prezencie od nas. W tej książce napisaliśmy o Muzeum Niepodległości, jego staraniach, które zakończą się otwarciem Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. Poprzedzona ona jest wstępem marszałka Struzika i naszymi artykułami na temat Wincentego Witosa, jego roli dziejowej, ale i także ten ostatni, powiedzmy sobie tutaj, segment uniewinnienie jego 25 maja. W programie, które Państwo otrzymaliście internetem, przewidujemy moje wystąpienie, rola dziejowa Wincentego Witosa, referat doktora Tadeusza Skoczka, bilans dokonań Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa, referat marszałka Józefa Szczepańczyka, Wincenty Witos uniewinniony, PSL wygrało, historia działań PSL, które przyczyniły się do sukcesu po 90 latach od procesu brzeskiego, magistra Roberta Matejuka, redaktora naczelnego Zielonego Sztandaru, Wincenty Witos w wydawnictwach premiowanych, czas Wincentego Witosa, Rząd Obrony Narodowej, zeszyty historyczne Zielonego Sztandaru, gdzie też promowaliśmy to, doktora Mateusza Radyńskiego, kierownika działu naukowo-badawczego Muzeum Historii Polskiego Ludowego, referat publicystyka, przemówienia, wspomnienia Wincentego Witosa jako źródło poznania dziejów wsi i ruchu ludowego w II Rzeczypospolitej. Podsumujemy to dyskusją i oczywiście później przy poczęstunku rozmową. Przygotowaliśmy dzisiaj też wystawę, która jakby tak w pigułce mówi o tym, kim był Witos,
co zrobił dla Polski, jaką spełnił rolę jako mąż stanu i polityk i ile zrobił dla narodu w kwestii obywatelnienia chłopów i pozyskania jej do idei odzyskania niepodległości. Jaką wysoką cenę jako chłop poniósł w tej, powiedzmy sobie, walkę o demokratyczny kształt państwa polskiego. Chcemy, ażeby jego historia była nauczycielką życia, ale przestrogą dla tych, którzy chcą pójść po prostu na skróty i demokrację rozumieć w sposób szczególny i do swoich celów ją adaptować. Proszę Państwa, po kolei koledzy będą też Państwa witać. Ja chciałbym powitać naszych miłych gości. Przede wszystkim, proszę Państwa, chciałbym powitać tutaj niezwykłych gości. Pana Marka Rosia z małżonką, która dała nam tutaj dwie dorodne córki, która Weronikę i Natalkę, które Weronika pracowała wcześniej, teraz przeszła do innej pracy, ale Natalka, ta właśnie ładna dziewczyna z aparatem, właśnie pracuje razem z nami. Dyrektor Skoczek przybył z kierownikami działu Muzeum Niepodległości z panem doktorem Jackiem Konikiem i też z panem magistrem Piotrem Barońskim, który bardzo serdecznie witam. No i jest z nami pan marszałek Zbigniew Czaplicki, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, ale chciałbym w sposób szczególny powitać naszego kolegę, przyjaciela Ryszarda Ochwata, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa. Jest z nami prezes oddziału twórców Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Maciek Milewski, którego bardzo serdecznie witamy. Jest z nami Ela Cimborska, nasza współpracująca z nami i autorka 5 tomów słownika biograficznego ruchu młodowińskiego po prostu. I cały czas pisze. Mister Ryszard Ślązak jest tym, który obdarza nas coraz grubszymi publikacjami. Ona ma już po 1000 stron, ale mówi jeszcze wszystko przede mną. Kochani, no, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że jeszcze koledzy rozszerzą moje powitanie i moi pracownicy chyba przybyli, jeszcze chyba nie wszyscy, ale część, są, więc będziemy w dobrym towarzystwie obradować. Również chciałem dokonać powitania, poprosił mnie o to Janusz Dmitruk, aczkolwiek tak jak mówiliśmy, dopełnił on tu już tego ceremoniału. Natomiast bardzo kierując do Państwa te słowa, jestem rad, że Państwo przybyliście tutaj na to moim zdaniem bardzo ważne spotkanie dotyczące niezwykle ważnej osobistości, która, można powiedzieć, nie tylko zmieniła historię Polski pozytywnie, ale tak jak tutaj ujęte jest w tej broszurze, o której będę mówił później, która ocaliła zarówno wolność, naród, jak i Polskę. Także dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa też istotne, ważne przeżycie. Cykl ciekawych wystąpień jest Państwu zadedykowany. Później będziemy mogli porozmawiać przy kawie, przy herbacie i przy fajnym poczęstunku. Także dziękuję za przybycie i
wszystkiego dobrego. Wielokrotnie tutaj w tym miejscu mówiłem, że dobre przemówienie to jest krótkie przemówienie. W związku z powyższym dziękuję za zaproszenie i oczywiście to jest zasługa marszałka, że tu jestem, bo to marszałek mnie deleguje na tego typu spotkania. Gratuluję organizatorom zorganizowania dzisiejszej debaty, dzisiejszego wspomnienia na temat Wincentego Witosa. No i z pełną nadzieją na to, że usłyszymy nie tylko to, co już wiemy o Witosie, a przecież to jest bardzo ważna postać polska, ale także wiele różnych ciekawych fragmentów z tamtych czasów, które zaspokoją nasze potrzeby wiedzy historycznej i nie tylko. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, pozwolę teraz wygłosić krótkie takie zagadnienie o roli Wincentego Witosa, z którym spotkałem się, powiedzmy sobie, jako historyk, nie tylko na studiach, z jego działalności, ona zainspirowała mnie do wstąpienia w szeregi wtedy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, później do Polskiego Stronnictwa Ludowego, jako pracownik Zakładu Historii Ruchu Ludowego w 1974 roku, czyli prawie 50 lat temu, przygotowałem na stulecie urodzin Wincentego Witosa wystawę z oryginalnych dokumentów, po którym oczywiście miałem karczemną awanturę, bo dałem plakat PSL-owski, gdzie Witos występował jako prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. To niektórym oczywiście, tym cenzorom się nie bardzo podobało, bo to za wcześnie było, ale w ogóle wystawa została bardzo dobrze przyjęta i później razem z doktorem Sałkowskim jeszcze wiele razy z tego wystawą w Witosie na ulicy Grzybowskiej 4 przygotowywaliśmy. Była taka sytuacja, że były lata, że po 10-15 wystaw robiliśmy, bo był taki duży hol, mieliśmy specjalne plansze i tam seryjnie to robiliśmy, więc jak obliczyłem przez te kilkanaście lat naszej współpracy, gdzie zrobiliśmy około 200 wystaw, które oglądało masę ludzi, bo tam przecież dużo było, przez cała prasa, konferencje odbywały się, czyli cały czas z Witosem, kiedy przygotowano pierwsze wydanie Ludowej Spółdzielni Wydawniczych Dzieł Wybranych, skończyło się to na pierwszym tomie, to porównywałem, właściwie jeździłem do Osłonu, porównywałem też te maszynopisy Witosa, które były, mieliśmy w kserokopii w Zakładzie Historii Ruchu Ludowego, bo Stanisław Kot dokonał bardzo istotnych skrótów, wydając wspomnienie Wincentego Witosa na emigracji. Ja wyłapałem te fragmenty, które zostały w tym czasie opuszczone, ale oczywiście wydawca nawet nie raczył zwrócić na to uwagi. Później sumitowano się jednak, kiedy zostałem sekretarzem Rady Nadzorczej Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i wiceprezesem, mówię, no gdybyśmy wiedzieli, to byśmy też pana nazwisko tam gdzieś umieścili. Ja mówię, no to trzeba było to przewidzieć. Proszę Państwa, ale adrem, witam. Wincenty Witos był jedną z najbardziej niezwykłych postaci polskiej sceny politycznej XX wieku i trzykrotnym premierem rządu II Rzeczypospolitej. Przede wszystkim był niekwestionowanym przywódcą polskich chłopów zajmujących czołowe miejsce wśród najwybitniejszych działaczy ludowych oraz wielkim wychowawcą chłopów. Walczy o równouprawnienie warstwy chłopskiej, emancypację społeczno-polityczną
i upodmiotowienie obywatelskie mieszkańców wsi. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał go wielkim przywódcą polskiego ludu i mężem stanu i często w swoich homiliach wracał do postaci Wincentego Witosa jako przykład demokraty, męża stanu, ale i także człowieka związanego z Kościołem. Wincenty Witos był człowiekiem walki i czynu, chłopem, patriotą, ale też politykiem kompromisu. Wiedział, że dobra polityka to szukanie realizacji tego, co możliwe. Był skłonny do ugody w każdej z tych sytuacji, gdy uznał, że z punktu widzenia narodu, państwa i chłopów, porozumienie będzie korzystniejsze niż walka. Ale miał także swoje zasady niezmienne. Sprzeciwiał się ugodzie jednostronnej. Jako człowiek i polityk dbał o zgodność słów i czynów. Od siebie wymagał więcej niż od innych. Dlatego między innymi, będąc premierem rządu, jechał, żeby w Wierzchosławicach zaorać pole i zasiać je, bo wtedy dla chłopów jakby był przykładem, że nie wywyższył się po prostu tutaj, ale on wiedział, że od dobrze zasianego, zoronego zboża będzie dobry też plon. No i oczywiście był tym, który prowadził chłopów do niepodległości. Niektórzy mówią, że był trzykrotnie premierem rządu, ja mówię czasem, że był czterokrotnie, bo przecież był od 28 października przewodniczącym Polskiej Komisji Likwidacyjnej, czyli rządu w zaborze austriackim, który nie to, że sprawnie przejął władzę, przejął magazyny z bronią, ale także zbudował administrację i PKN jako pierwsze po prostu wysłał oddziały na pomoc dla mieszkańców broniącego się Lwowa przed Ukraińcami. I później on w tym pakiecie odrodzonej Polski przekazał całą Galicję na początku następnego roku, czyli 19 roku, bez żadnych jakby tutaj zobowiązań i uzgodnień. O ile Wielkopolska broniła się po prostu dosyć długo przed włączeniem gospodarczym do jednego po prostu systemu, bo nie chciała, bo różnica po prostu w poziomie między Królestwem Polskim i Galicją była, to Galicja oddała właściwie swój potencjał i swoje możliwości. Kiedy tak zastanawialiśmy się, co poszczególne zabory dały dla niepodległej, to Wielkopolska dała bardzo dobrych gospodarzy, Galicja znakomitych parlamentarzystów, a Królestwo Polskie bardzo dobrych konspiratorów. I tutaj cały czas, powiedzmy sobie, w Warszawie ten bałagan odbywał się za sprawą oczywiście Polskiej Partii Socjalistycznej, no i wspierającej Polskiego Stronnictwa Ludowego z wyzwolenie, które oczywiście jakby było bliskie ideowo i które tworzyły pierwsze rządy ludowe, ale one miały bardzo wąską, powiedzmy sobie, te oparcie społeczne, nie miały charakter ogólnokrajowego i Wincenty Witos tylko płytko je wspierał. Dopiero rząd Ignacego Paderewskiego uzyskał pełne poparcie ze strony Witosa i PSL Piasta. Jak Państwo wiecie, PSL Piast powstał z rozłamu w 1913 roku, 13 grudnia, i później zbudował swoje struktury na pracy
i pozyskiwania chłopów do idei niepodległej Polski, gdzie oni uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach niepodległościowych. I z partii galicyjskiej PSL Piast później wkroczył na teren Królestwa Polskiego, byłego zaboru pruskiego, i stał się partią ogólnonarodową. I rolę Witosa oczywiście w tym czasie bardzo mocno umocniła się. W programie działania Wincentego Witosa zawsze na pierwszym miejscu było państwo polskie, jego granice, ład, w nim dobrze rozumiany interes państwowy, a następnie interes chłopów. I to często chłopi mieli pretensje. Dlaczego mają z premiera chłopa? Nie zadba, powiedzmy sobie, żeby wszystkie sprawy, bolączki zostały załatwione. One nie mogły być oczywiście zatarto. Druga Rzeczypospolita zatarta, wszystkie tytuły hrabiowskie, książęce, ale nie zatarła niesprawiedliwości społecznej i biedy. Polska i chłopi, a nie chłopi i Polska. Stale powtarzał, że najważniejszą zasadą polityki ludowej jest utrzymanie niepodległości państwa i jego potęgi. W okresie międzywojennym, jak wiecie, Wincenty Witos był trzykrotnie premierem rządu. Pierwszy raz został powołany 24 lipca. Ta data też bardzo mocno nas inspiruje. Był 400 dni. Był to rząd wojenny. Wojenny rząd też i pokoju. Był takim francuskim Clemenceau. Lub, jeśli byśmy porównali go do II wojny światowej, Churchillem. Dlatego, że sprawował jako premier rządu cywilnego bardzo szerokie kompetencje. I on właściwie był głównym konstruktorem, oprócz oczywiście armii, zwycięstwa w 1920 roku, bo poprzez połączenie, powiedzmy sobie, tej idei sprawiedliwości społecznej i udziału chłopów i robotników, ale innych klas właściwie w tym wysiłku zbrojnym, jakby zjednoczono cały naród. Zresztą w tych odezwach, powiedzmy sobie, Witos wiedział, co chłopom powiedzieć innym, jak trafić do ich serc i umysłów, żeby później oddali zboże, wsparli armię, oddali konie, wozy, pieniądze i synów swoich po prostu do armii. I dzięki temu wysiłkowi, a przecież Polska zniszczona była. Pierwsza wojna światowa ją zmaltretowała w sposób okrutny. Prawie 4,5 miliona po prostu zniszczonych zabudowań gospodarczych. Królestwo Polskie poorane transzejami w ogóle tutaj. Kiedy Amerykanie przyjechali do Polski, to przerażeni byli, powiedzmy sobie, rozmiarem tej misji. Ale jednak udało się wykrzesać z tego narodu tyle wysiłku, że najpierw z dwóch batalionów powstała prawie milionowa po prostu armia, która... Ale Witos wiedział, że toczenie tej wojny jest niepomyślne dla narodu, dlatego że koszty jej były przeogromne. 2/3 budżetu państwa po prostu szło na ten wysiłek wojny. Dlatego tą wojnę chciał zakończyć sprawiedliwym pokojem, wysyłając swojego przyjaciela Jana Domskiego do Rygi. Później atakowano oczywiście pokój ryski Wincentego Witosa, że przecież mogliśmy jeszcze 30 km więcej dostać. Ale zarówno Domski, jak i Witos wychodził z założenia, że i tak Polska będzie wielonarodowym państwem.
i jeszcze więcej po prostu wrzucanie mniejszości narodowych może te państwo młode po 123 latach niewoli starające się rozsadzić. Rozsadzić tym bardziej, że zarówno Niemcy, jak i Rosjanie nie zaakceptowali traktatu warszawskiego i będą próbowali je oczywiście. Ta wojna 1920 roku będzie jednym z elementów właśnie rozmontowania i zniszczenia tego pokoju warszawskiego, którego po prostu nie uda się. Czyli pokój ryski, konstytucja marcowa i oczywiście plebiscyt śląski, powrót Górnego Śląska do macierzy. Są to sukcesy rządu Wincentego Witosa. Ale jak spełnił swoją rolę, no to oczywiście ta propaganda szeptana i inna gazetowa rozszalała się. No dobrze, zrobił swoje, to niech wraca po prostu. Opluwano go. Mówiono po prostu, że nie ma wykształcenia, że się źle ubiera po prostu. Że nie ma kompetencji. Witos zrezygnował, ale odszedł oczywiście z honorem. Dostał order Orła Białego za tą wojnę 1920 roku. Ale jeszcze raz, drugi raz powołano go na premiera rządu 28 maja, był 200 dni do 15 grudnia 1923 roku. Ten rząd oczywiście nazywany jako rządem hienopiasta często złoma propagandę historii, ale był to rząd jednym z najbardziej pracowitych. Rząd, który przygotował reformę. Rząd, którego nie doceniono. Okazało się, że w tym wozie, powiedzmy sobie, do którego zaprząg się Witos, partnerzy jego jednak po prostu nie ciągnęli. Często wkładali szprychy, powiedzmy sobie, w koła i efekt był taki, że musiał zrezygnować. Umiał przegrywać z godnością. Po 1926 roku Witos i jego stronnictwo PSL Piast, któremu prezesował nieprzerwanie od uzyskania niepodległości aż do zjednoczenia ruchu ludowego, godzili się na różne kompromisy z myślą o tym, by rząd mógł funkcjonować opierając się na parlamencie. Bo była obawa, powiedzmy sobie, że ten Porapalo, ten sojusz niemiecko-rosyjski, próba, powiedzmy sobie, osłabienia państwa, bo Niemcy mówili, nie, no to jest sezonowe państwo, trzeba je wziąć po prostu i wymazać z mapy, z mapy Europy. Stąd też Witos szedł na kompromisy, żeby jednoczyć naród i odbudowywać jak najszybciej potencjał tego państwa, co rzeczywiście w okresie, kiedy on był premierem, po prostu ten rozwój gospodarczy był bardzo, bardzo dynamiczny. Zaorano, powiedzmy sobie, pora. Kiedyś patrzył po prostu do kobiety, ciągnął pług. Bo przecież wojsko jeszcze nie tego, nie oddało wszystkich koni. Co oczywiście zaszkodziło w opinii Wincentego Witosa. No przecież 2/3 kadry oficerskiej trzeba było zwolnić. Prawie 3 miliony ludzi żyło, powiedzmy sobie, z budżetu państwa. Trzeba było zrobić oszczędności po to, żeby ten budżet się po prostu spinał i były pieniądze na inwestycje. No więc co? No zwolniono prawie 800 tysięcy urzędników. No więc wyobraźmy sobie, co myślały rodziny i oni, rozumiesz, o tym właśnie rządzi. I stąd też, powiedzmy sobie, one jakby tutaj to opinie o Witosie później kreowały. W myśl tych samych zasad podjął współpracę ze wszystkimi polskimi stronnictwami parlamentarnymi w 1929 roku. Był inicjatorem, a następnie przywódcą parlamentarnej opozycji antysanacyjnej, tak zwanego centrolewu.
osadzony we wrześniu 1930 roku w twierdzy brzeskiej nad Bugiem razem z innymi przywódcami antysanacyjnej opozycji, był następnie sądzony i skazany w tzw. procesie brzeskim przywódców Centrolewu, jednym z największych procesów politycznych wtedy w ówczesnej Europie. On jako premier rządu był przez Waska Kostka Biernackiego, nazywanego też wieszacielem, bo on był w Legionach dowódcą właściwie tego plutonu, powiedzmy sobie, który ścigał po prostu dezerterów. Był poniżany, ale Witos nigdy, powiedzmy sobie, nie dał się złamać, aczkolwiek pobyt twierdzy brzeskiej bardzo mocno nadwyrężył jego zdrowie. Prawdopodobnie wtedy jakby dały znać sobie zaczątki choroby Parkinsona, która później się bardzo, bardzo mocno o sobie dawała znać. Zawsze przestrzegał, że w walce z dyktaturą nie może ucierpieć Polska. To rząd. Rząd to nie państwo, mówił. W artykułach pisanych na migracji powtarzał. Trzeba zrobić wszystko, aby masy chłopskie jak najsilniej związać z państwem. Wobec coraz większej groźby agresji ze strony Niemiec w marcu wraca do Polski, zostaje aresztowany przez prokuratora, przywieziony do Siedlec, przebywa tam przez 4 dni. Zostanie urlopowany od wykonania wyroku na pół roku. I podczas pobytu w więzieniu w Siedlcach, przez całą noc, kiedy został wieczorem przywieziony, nie spał. Jakiś niesamowity po prostu miał sny, że atakują go po prostu cały czas gady, węże. Węże po prostu, a on próbuje się bronić. Kiedy rano stał i przejrzał się w lusterku, zobaczył, że ma siwe, białe prawie włosy. A przedtem był kurczę, czarne. Okazuje się, że wieczorem jakąś zupą go poczęstowano, którą znał, i po tej zupie miał jakieś właśnie omamy. Nie wiadomo, co w niej po prostu było, czy celowo starano się go po prostu utruć, ale sytuacja zmieniła się następnego dnia, kiedy Stanisław Kasperlik przybył do Siedlec. Okazało się, że zna naczelnika więzienia, który nazywał się Łuczak, bo w połowu razem byli. Kasperlik przyjechał oczywiście z wódką, z wałówką i dopiero naczelnik umysłowił, kogo on ma po prostu, że to męża stanu. Więc naczelnik kupił, mówi, temu gabinet, mówi, wezmę, mówi, oddam do dyspozycji. A Witos mówi, nie, jak nie zamknęliście więzieniu, to będę tutaj siedział, no ale oczywiście jedzenie i tak dalej dostarczał. No i po zwolnieniu Witos na moment po prostu pojawia się w Wierzchosławicach i później rusza w Polskę. Zresztą odbyła prawie 300 różnego rodzaju spotkań. Na wozie od wsi do wsi go po prostu wozi. Bo wszyscy chcą widzieć Witosa. On jest właściwie symbolem. Kiedy przyjeżdżał, to chłopi zdejmowali czapki. A chłopi tylko przed księdzem zdejmowali, bo biskupem czapki. Ale był to taki wyraz najwyższego po prostu szacunku, jaki chcieli mu oddać. Jego działalności, myślą przewodnią było wówczas przygotowanie chłopów do trudnych zadań, jakie miały nastąpić wraz z zbliżającym się zagrożeniem ze strony hitlerowskich Niemiec. W swoich wystąpieniach na pierwszym miejscu wysunął hasło obronne. Nie trzeba przypominać, że naszym celem była i jest Polska Ludowa. Polska potężna i niezależna. Polska wolności i równości.
Polska prawa, dobrobytu i sprawiedliwości. Polska zasad narodowych, chrześcijańskich i demokratycznych. Polska przez wszystkich umiłowana i broniona. Była koncepcja odbudowy rządu obrony narodowej we wrześniu, ale sanacja uważała, że jest potężna po prostu tutaj. Ona, co tak Niemcy po prostu tutaj. Popędzimy ich szybko po kilkunastu godzinach. A opozycja jest bezwartościowa, po co w ogóle? Do czego ona jest potrzebna? Okazało się, że po 1939 roku państwo nam się rozpada po prostu. Administracja ucieka, policja ucieka, pozostaje straż tylko, która jeszcze broni. Ucieka rząd, ucieka, wyjeżdża też naczelny wódz. Witos zostaje. Zostaje aresztowany we wrześniu. Wcześniej oczywiście zostaje ranny, ponieważ jedzie pociągiem do Lwowa na spotkanie z generałem Sikorskim i innymi politykami. Być może chodziło o to otworzenie rządu. Umiera 1 września jego żona. Jest na pogrzebie, kiedy Witosa pytają się, a prezesie co będzie? Żona umarła, Polska umiera. Był bardzo przygnębiony. Przebywał w więzieniach w Jarosławiu, potem w Rzeszowie, Krakowie, Berlinie, Zakopanym. Niemcy namawiali do stworzenia kolaboratywnego rządu. W 1939 roku i w 1940 były takie tendencje, zresztą Amerykanie mediowali, powiedzmy sobie tutaj, sądzili, że taka państw germanika jakiś da się, że Niemców stąpiasz część terytoriów. Ja to zresztą opublikowałem na Ładach Zielonego Sztandaru, taki tajny list. Od 1941 roku jest pod nadzorem Gestapo, najpierw oczywiście Willi Renesans w Zakopanem, a później Wierzchosławica. Działacze konspiracyjnego ruchu ludowego kontaktują się z Witosem, ale robią to niezwykle, powiedzmy sobie, tajnie, po to, żeby nie narażać prezesa i nie doprowadzić do ponownego jego aresztowania i śmierci. W 1944 roku Stanisław Mikołajczyk zamierza sprowadzić Wincentego Witosa do Londynu, ponieważ Witos mu jest potrzebny w tych rozgrywkach politycznych, jakie mają miejsce w tym czasie. No ale oczywiście ta operacja, czy powiedzmy sobie, nie udaje się. Witos pozostaje na miejscu pod opieką ludowców. Stanisław Kasperlik, ten, który odwiedził go w więzieniu w Siedlcach, załatwia samochód i przewozi Witosa do Wierzchosławic. Jest już bardzo chory. Tutaj opowiadali mi działacze, że te ostatnie chwile Wincentego Witosa, bo Bonifratrów tam poddał się leczeniu. Oczywiście niepokojono Witosa, bo tam masę ludzi po prostu przychodziło rozmowy. Kiedy już rozwinęło się zapalenie płuc, to wtedy postanowiono zastosować taki cudowny lek, który się pojawił w rzutach armii już tutaj do Polski, pencylina. No i zakonnik, który umiał dawać po prostu zastrzyki, właśnie dał zastrzyk po prostu dożylny z pencyliny. I po tym zastrzyku Witos zaczął się po prostu dusić. Dusić się po prostu, coraz gorzej się czuł i po jakimś tamtym czasie po prostu zmarł. Komuniści później, nie mogąc wykorzystać legendy Wincentego Witosa dla własnych celów, na całe dziesięciolecie skazali
pamięć o nim w zapomnieniu. Bardziej forowany był Maciej Rataj. O Witosa mówiono jako tym działaczu prawicowym, który schieno piastał w ogóle tą klasę robotniczą, prześladową i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przypisywano mu wszystko, co najgorsze. Ale krok po kroku ludowcy jakby odzyskiwali, powiedzmy sobie, te pole historyczne. Taką instytucją był Zakład Historii Ruchu Ludowego. W latach 70. Towarzystwo Przyjaciół powstaje. Powstaje Muzeum Wincentego Witosa. Prezesuje temu towarzystwu nasz kolega Ryszard. Znakomicie prowadzi tą działalność. W to włącza się Zakład Historii Ruchu Ludowego. I tym majstersztykiem był pomnik Wincentego Witosa w Warszawie z napisem: a Polska winna trwać wiecznie. Ale tak się ludowcy rozpędzili wtedy w zbieraniu składek, że nazbierali na dwa pomniki. I drugi właśnie powstał właśnie w Rzeszowie. Później oczywiście ta tysiąclutowa srebra moneta i różne formy upamiętnienia. Proszę Państwa, już na zakończenie. Dzisiaj mamy 18 lipca. Jest to data urodzin Stanisława Mikołajczyka, następcy Wincentego Witosa. Tego polityka, który ten sztandar witosowy bardzo wysoko po prostu podniósł i zrobił wszystko, ażeby zwyciężyć w tych wyborach parlamentarnych 1947 roku. Ale wszystko się sprzysięgło. I wiarołomny Zachód, Wschód i Rosjanie, ale przede wszystkim komuniści, którzy i ich poplecznicy, którzy doprowadzili do zniszczenia Wielkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. To wtedy aresztowano prawie 100 tysięcy działaczy. To wtedy wielu zamordowano. To wtedy poprzedzono te wybory referendum po to, żeby rozpoznać jakie są preferencje, ale przede wszystkim, żeby jakby opóźnić czas tych wyborów, które miały wybrać ten sejm ustawodawczy. Nigdy w dziejach żadna partia polityczna nie miała takiego poparcia jak Polskie Stronnictwo Ludowe. Ono gdzieś osiągnęło gdzieś 84%. To Amerykanie po prostu, amerykańscy uczeni na podstawie swoich badań. Ale to stronnictwo zostało właśnie na tej opoce witosowej zbudowane. I później sięgaliśmy do przesłań Wincentego Witosa, do jego dorobku, myśli, czynu, o czym oczywiście będą w kolejnych referatach mówić nasi koledzy. Dziękuję bardzo za uwagę, za przydługie wystąpienie, ale wiecie, historycy są gadułami po prostu. Dziękuję. Wystąpienie, jak się już zorientowaliście z powitania, miało dotyczyć efektów rządu obrony narodowej Wincentego Witosa. Ale zanim do tego przyjdę, chciałbym powiedzieć, że we fragmencie dyrektor Janusz Dmitruk mnie wyręczył już z tego przywileju. Korzystając jednak z jego fragmentów osobistych wypowiedzi, chciałbym na początku przywołać okoliczność 40-lecia śmierci Wincentego Witosa. Byłem wtedy redaktorem naczelnym czasopisma Student w Krakowie. I sekretarz Naczelnego Komitetu ZSL, Szarek, zobowiązał mnie wtedy do obsługi prasowej i do przygotowania tablicy pamiątkowej na szpitalu Bonifratów.
tablica się ukazała, ale tekst się nie mógł ukazać. To było znamie tamtych czasów, wtedy jeszcze była cenzura. Panie nie pamiętają tych czasów i nie wiedzą, co to był Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. W związku z tym redaktorzy Studenta zakpili sobie w kolejnym numerze po zdjęciu tego tekstu publikacją nic nieznaczącej dykteryjki o wiejskich zwyczajach, obyczajach i obrzędach, zilustrowanych fragmentem, przepraszam, całą tablicą Witosa, nie mówiąc o tym, czego dotyczy i kiedy została otworzona. I to można znaleźć w rocznikach czasopisma Student. Nie wszyscy wiedzą oczywiście. Niektórzy myślą, że to był błąd redakcji. I druga informacja, czy druga refleksja. Janusz mówił o orderze o Orła Białego. Był taki czas, kiedy prezes PSL-u Jarosław Kalinowski starał się o ale o uniewinnienie, jakby to nazwać precyzyjnie, i zwrot. I wiem, że nastąpiła taka akcja i nie wiem, gdzie on się znajduje. Kto go zabrał? Ja mam slajd. I powiesz o tym, bo to mnie bardzo interesuje, ponieważ ja wtedy występowałem z wnioskiem, żeby Muzeum Niepodległości otrzymało tą relikwię. Nieskutecznie. Myślę, że Janusz też występował, a plotki mówią, że w tej chwili albo ten autentyczny, albo replika znajduje się w zbiorach Muzeum Historii Polski. Nie wiem, jaka jest prawda, ale chciałbym dociekać tych informacji. Proszę Państwa, ja mam bardzo ułatwione zadanie, ponieważ mam przed sobą tekst, który mi przygotował mój współpracownik dr Janusz Jacek Konik, ale będę musiał tak w tym tekście lawirować, żeby się nie powtarzać. Więc połączę kilka tekstów. No, podstawowa data 24 lipca 1920 roku, kiedy został powołany Rząd Obrony Narodowej Wincentego Witosa. To była tragiczna historia związana z zagrożeniem niepodległości Polski. W powszechnej świadomości ten gabinet był kojarzony i do dziś nie jest kojarzony z obroną kraju, no i ze zwycięstwem w Bitwie Warszawskiej, w wojnie polsko-bolszewickiej. Warto przypomnieć, o czym już przypominał Janusz Gmitruk, że rząd ten trwał 400 dni. I proszę sobie uświadomić, że nie było tak długo funkcjonującego rządów II Rzeczpospolitej. O zasługach Witosa w scalaniu kraju mówił mój poprzednik. Ale warto sięgnąć do wspomnień i wrócić pamięcią do przedednia tego dnia, kiedy ogłoszono powstanie koalicyjnego rządu tego Witosa. Wysłano automobilem do Wierzchosławic wysokich oficerów Wojska Polskiego. Zastano Witosa, to był lipiec, w polu. On już pokładał. Już było u niego po żniwach. I oficer, który go zawiadamiał, który go znalazł na polu w Galicji się tak mówi, bo jak mówić, na dworze. To nie było po chłopskiemu. Bo chłopi mówili na polu. Witos odpowiedział, że chętnie, ale musi skończyć ten kawałek pola, który zaczął, i dopiero wieczór może z nim rozmawiać. Przywieziono go do Warszawy, no i wtedy już wszyscy wiemy, co tam się zdarzyło. A
W związku z tym, do czego ja się przygotowuję do otwarcia Muzeum Bitwy Warszawskiej, bardzo interesująco przedstawia się sytuacja premiera Witosa i jego wręcz bohaterski czyn związany z trzykrotną obecnością na polach bitewnych. I jedno z najważniejszych to zdarzyło się w niedzielę 15 sierpnia, kiedy to okrzyknięto ten dzień cudem nad Wisłą. Wojska polskie wtedy zaciekłością walczyły z bolszewikami. Ofiary były wielkie, w ludziach i w sprzęcie. Radzymin, który bliski jest naszemu sercu, był kilkakrotnie zdobywany i odbijany. Dowódcą wtedy był Putna. Witowt Putna był już praktycznie pod Warszawą. No, klęska stolicy była bliska. Już modlono się, nabożeństwa odprawiano w Warszawie. Sytuacja była nie tylko niebezpieczna, ale nawet tragiczna. W relacjach między innymi Żeligowskiego, który tu przyniosłem książkę, spotkamy się z informacjami o niesłychanym bałaganie organizacyjnym, o złym dowodzeniu, o brakach w uzbrojeniu, no i nawet kompletnym nieprzygotowaniu żołnierzy do obrony. Bo wyobraźmy sobie, że przecież to byli żołnierze, nie czasami ochotnicy. To była młodzież ze szkół średnich. Młodzież, która nie umiała nosić broni, a już nie mówiąc o strzelaniu. W związku z tym takie wojsko bardzo łatwo popadało w panikę. No i w takich okolicznościach pojawił się w Radzyminie Wincenty Witos. Pojawił się on wbrew opinii wyższych dowódców, którzy mu nie radzili takiego czynu, bo było to niezwykle niebezpieczne. Kiedy 14 sierpnia dowódcy niektórzy, historycy wiedzą którzy, już również przygotowywali się do, no może nie do dezercji, ale do odpuszczenia pola walki, Witos postanowił jednak pojawić się i zagrzać tych ludzi. Postanowił znaleźć się po prostu na froncie. Osobiście zagrzewał tych ludzi do walki. Taki był to rozpaczliwy gest, powiedzmy sobie szczerze. I niepewność towarzyszyła otoczeniu Witosa, czy on wróci. To była wojna. Na porannej naradzie w sztabie generalnym Tadeusz Rozwadowski zdecydowanie mu to odradzał. Mało nie dostał ochrony wojskowej Witos. Premier jednak był po chłopsku nieufny. Można powiedzieć, że jak chłop uparty. I sam zdecydował, że pojedzie na linię frontu. No nie tylko nie słuchał ostrzeżeń wojskowych, ale uzyskując cywilnego, niewojskowego kierowcę, pojawił się na szosie Radzymińskiej. Ci, którzy wiedzą, przez Marki ta szosa prowadzi, ona była prostsza niż w tej chwili i można było bardzo szybko się tam przemieścić. Szosa była wtedy pełna uciekinierów, bałaganu, pełna nieporządku. Mam tutaj cytat z wspomnień Witosa. Zanotował on, że wtedy żołnierze pędzili na oślep przez pola, łąki, rowy, gubiąc i rzucając po drodze broń i mundury. Generał Haller starał się ich zatrzymać gorącymi przemówieniami. Niewiele to jednak pomogło. Pędzili przed siebie dalej, dopóki silny oddział innych żołnierzy nie stanął na ich drodze i nie zatrzymał ich przemocą. Czuliśmy jakąś straszną zmorę wiszącą w powietrzu, odbierającą ludziom rozsądek i poczucie rzeczywistości. Haller i Latinik
Generał Latinik był dowódcą, jednym z dowódców obrony Radzymina i dowódcą garnizonu warszawskiego. Haller i Latinik w natychmiastowych rozkazach wykorzystali wizytę premiera i odwrócili sytuację na froncie. Powoli się ta karta odwracała. W południe 15 sierpnia generał Władysław Sikorski zaatakował z boku wojska rosyjskie. Rozpoczął kampanię, którą nazywamy Bitwą nad Wkrą. Podobny atak z południa z nad Wieprza zorganizował dzień później Józef Piłsudski. Sytuacja się zupełnie odwróciła. I wracam teraz do bilansu rządu obrony narodowej. Kolega mi tu wypunktował i oddam mu sprawiedliwość. Teraz cytuję doktora Jacka. Odrzucenie partykularnych interesów. Bardzo nam to współcześnie dobrze brzmi. Rząd Obrony Narodowej, rząd koalicyjny potrafił, Witos, skupić wszystkich wokół programu obrony ojczyzny. Obrona państwa to jest ta cecha najważniejsza. No potem zakończenie wojny. No i na końcu zawarcie trwałego i sprawiedliwego pokoju. O tym, jak rząd Wincentego Witosa oceniali potomni, mówił już dr Janusz Dmitruk. Jak przygotujemy z kolegą Konikiem tekst do konferencji, do publikacji pokonferencyjnej, spróbujemy to uwypuklić, a już w tej chwili dziękuję Państwu za uwagę. Proszę Państwa, ja się urodziłem 30 km od Wieszczosławic. W pięknej galicyjskiej miejscowości, nazywa się Szarwark. Sama nazwa, tym, którzy znają wieś, się może kojarzyć jednoznacznie z robotami, prawda, przymusowymi na drogach. A fascynacja moja Witosem trwa od dzieciństwa, od najmłodszych lat, dlatego że miałem tą przyjemność, okazję pasać krowy, podobnie jak Witos zresztą, z dwoma działaczami przedwojennego SL-u. Starsi panowie mieli wdzięcznego słuchacza, więc opowiadali mi o swojej młodości, o swoim działaniu w SL-u. I również przewijała się tam osoba Wincentego Witosa. Oczywiście w szkole nic na temat Witosa nie mówiono. Mam jeszcze tego pendrive'a? Mam pendrive'a. Już próbujemy zrobić, bo coś tu nie działa. No, proszę Państwa, złośliwość rzeczy ma być. W szkole oczywiście nic się na temat Witosa nie można było dowiedzieć. W związku z tym źródłem wiedzy dla mnie stała się moja babcia. Zapytałem ją kiedyś o Witosa i o to, co mi ci dwaj panowie w trakcie tej edukacji pozaszkolnej mówili. I babcia przekazała mi takie dwie istotne informacje. Mianowicie pierwsza to taka, że Witos co prawda to był chłop, ale to był bogaty chłop, nie taki jak my tutaj biedni, zamożny człowiek. A po drugie, że kiedyś do pobliskiego miasteczka, Dąbrowa Tarnowska, przyjechał Witos na spotkanie już po wojnie polsko-bolszewickiej. Wybrała się delegacja ludowców z mojej wsi na to spotkanie i w trakcie tego spotkania jeden z uczestników powiedział Witosowi, że ma do niego pretensje, bo chłopów okłamał. Że mówił, kiedy trzeba bronić Polski, chodźcie do wojska, chodźcie do armii, będzie reforma rolna, otrzymacie ziemię. No i poszliśmy do wojska, wygraliśmy wojnę, pokój został zawarty, a ziemi jak nie było, tak nie ma. Panie premierze, panie prezesie, pan nas okłamał.
Witos wtedy miał powiedzieć, że gdyby trzeba było jeszcze raz w takiej sytuacji was okłamać, to bym was ponownie okłamał. Bo Polska jest najważniejsza. I z takim przesłaniem wrócili ci delegaci, no 7 kilometrów na piechotę trzeba było przejść, bo nie było czym dojechać. Wrócili z tego spotkania z Wincentym Witosem. No a później już przyszły kolejne lata i kiedy byłem w szkole średniej, w bibliotece, wtedy to była gminna albo gromadzka, nie, już gminna była, na dolnej półce znalazłem wydane przez LSW moje tułaczka w Czechosłowacji. To pierwsze wydanie takie ocenzurowane. Powiem, że mnie ogromnie zafascynowała lektura tej książki, bo dzięki temu dowiedziałem się znacznie więcej o Wincentym Witosie, aniżeli wcześniej mogłem się tylko z ustnych przekazów dowiedzieć, bo nie było innej możliwości. Ale to tyle na temat moich refleksji związanych z Witosem. Dyrektor poprosił mnie, żebym może w skrócie chociaż przedstawił zabiegi Polskiego Stronnictwa Ludowego o uniewinnienie Witosa. Ja mówię o uniewinnieniu, a nie o rehabilitacji. Bo Witos został wystarczająco zrehabilitowany w sferze publicznej, natomiast cały czas wisiał jak miecz Damoklesa nad nim ten wyrok września. I może weźmy tak szybciutko, przejdźmy te niektóre, to koledzy o tym mówili, rządzie obrony narodowej, tu się zaczyna. Witos, jak wiadomo, za zasługi, jakie poniósł w obronie ojczyzny, w organizacji, w prowadzeniu rządu obrony narodowej, został odznaczony orderem Orła Białego. Przewodniczący Tymczasowej Rady Orderu Orła Białego stwierdza, że naczelnik państwa w uznaniu wybitnych zasług położonych dla Rzeczypospolitej Polskiej na polu działalności politycznej i państwowej dekretem z 11 lipca 1921 roku zaliczył pana Wincentego Witosa, prezydenta ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, w poczet kawalerów Orderu Orła Białego, nadając mu oznaki tego orderu. Proszę Państwa, jak dyrektor Dmitruk mówił, w trakcie procesu brzeskiego, kiedy skazano Witosa na 1,5 roku więzienia, również pozbawiono go, zresztą tak jak i wszystkich pozostałych skazanych w tym procesie, na pozbawienie praw publicznych, honorowych, odznaczeń i orderów. Tym sposobem Witos został pozbawiony tego wysokiego odznaczenia za zasługi w czasie kierowania rządem obrony narodowej. Jak pisze w swoich wspomnieniach, ten order, który miał w domu w czasie jednej z rewizji przeprowadzonych przez policję sanacyjną, zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Najkrócej mówiąc, policja najwyraźniej skonfiskowała ten order, no bo przecież ukradła, no może policja nie kradnie, może konfiskuje, prawda, to się ładniej nazywa, panie dyrektorze. No bo skoro został odebrany, no to należało go zabrać. I ten order w niewyjaśnionej okoliczności, jak mi to spisze, zaginął. Jeszcze kolejne. Proszę Państwa, na tym slajdzie jest moment, kiedy po wielu, wielu latach, we wrześniu 2011 roku w Spale, w czasie dożynek prezydenckich, prezydent Bronisław Komorowski zwraca insygnia Orderu Orła Białego rodzinie Wincentego Witosa. Z prawej strony tutaj macie Państwo prawnuka Wincentego Witosa, Marka Sztańla, który odebrał z rąk prezydenta tą odznaczenie. Dyrektor Skoczek mówił o tym, jakie kulisy były, jeżeli chodzi o starania, o odwrócenie tego wysokiego odznaczenia rodziny Wincentego Witosa. Otóż ja znam relację z ust Stanisława Kielichowskiego, którego nazwisko jeszcze tutaj się pojawi niejednokrotnie. Otóż jak wiadomo, poseł Żelichowski to był i jest myśliwym.
również myśliwym i to takim zapalonym do pewnego czasu był prezydent Bronisław Komorowski. No i jak mówią sobie koledzy po lufie, nie tylko tej od strzelby, ale i innej też, jak myślę, w trakcie tychże polowań przy zaangażowaniu prezesa Kalinowskiego doprowadzili do tego, że Bronisław Komorowski podjął decyzję o zwrocie insygniów orderu Orła Białego rodzinie. Podkreślił w trakcie przemówienia ogromne znaczenie tego aktu, a przypominam, że cały czas Wincenty Witos miał jeszcze wyrok brzeski na sobie. Czym argumentowano? Argumentowano ten zwrot tym, że w październiku 1939 roku prezydent na uchodźstwie dekretem amnestionował skazanych w procesie brzeskim, przywracając im tytuły honorowe, odznaczenia i ordery. Proszę zobaczyć, od 1939 roku do 2011 trzeba było czekać na zwrot orderu Orła Białego. Wydaje się, że rzecz, która powinna być formalnością, w Polsce Ludowej nie do pomyślenia, natomiast w Polsce Niepodległej trzeba było czekać lat 12, żeby taki fakt zaistniał. Co do tego amnestiowania, to jeszcze wrócimy dalej. No to idziemy dalej. Drugi rząd Witosa, jeszcze kolejny. Drugi rząd Witosa, jak mawiano za Witosa, Polska głos... Przerwę ci. To jeszcze gospodarstwo zostało odłożone 10 tysięcy. Tak, to jeszcze Wincenty Witos, oprócz w procesie brzeskim, jeszcze został skazany na karę grzywny. Co prawda niewielka, bo chyba 50 zł, ale orzeczono. Ale to była hipoteka na gospodarstwie. Natomiast kara grzywny za zachowanie w procesie to było chyba 50 zł. Natomiast jeżeli chodzi o drugi rząd Witosa, to tak się mawiało, że za Witosa Polska głodna i bosa. Dlatego, że trafiono akurat wtedy na hiperinflację i w takim powszechnym przekonaniu, jak Państwo czytacie, to się dowiadujecie, że zmiana waluty nastąpiła za przyczyną Władysława Grabskiego. Otóż ja celowo zamieściłem ten skan z Piasta z dnia 4 listopada 1923 roku, gdzie tutaj w takim artykule przetrwał okres krytyczny, pisze się, że za kilka tygodni nowa waluta, czyli złoty, zapowiedź 4 listopada. Czytałem wspomnienia jednego z działaczy i przyjaciół Wincentego Witosa, który przytaczał takie zdarzenie, kiedy to w trakcie jednego ze spotkań Witosa po powrocie, kiedy zarzucano mu, że nie był w stanie opanować hiperinflacji, że później przyszli inni, którzy wprowadzili nową walutę, Witos wyjął z kieszeni 50 groszy i pokazał, że na tym pieniądzu jest rok wybicia 1923, a nie 1924, który wiadomo od 1 kwietnia 2024 roku został wprowadzony złoty. Ja szukałem wśród moich znajomych takiej monety i miałem te 50 groszy z tym rokiem, 1923, no ale niestety w tajemniczych okolicznościach, przekazując tam gdzieś na jakimś spotkaniu, ona poszła i nie wróciła. No. Idziemy dalej. Trzeci rząd, to już sobie podarwiane, bo koledzy mówili. Tu się zatrzymajmy chwilę. Szanowni Państwo, jak wiecie, w czasie zamachu majowego zginęło wielu polskich żołnierzy. Mało kto wie i chce pamiętać, że na cmentarzu popąskowskim
była kwatera tych żołnierzy, takie groby ziemne, mocno zaniedbane. I poseł Stanisław Żelichowski zgłosił interpelację, ja tutaj mam, ale nie będę jej przytoczył, do ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, żeby tą kwaterę uporządkować. I tu jest w prawej dolnym rogu ta kwatera, tak jak ona obecnie wygląda. I co ciekawe, i warte podkreślania, że w rocznicę zamachu majowego przy tych grobach, poza delegacją Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie pokazuje się nikt. Mimo zachęt ze strony naszych kolegów, nawet trochę powiem takie czasem niekiedy w formie złośliwej robionych tych zachęt, nie pokazuje się ani przedstawiciel rządu, ani partii politycznych innych nie pokazują się, ani nawet z kancelarii prezydenta nikt się nie pofatyguje, mimo że przecież od tamtych zdarzeń to już minęło sporo czasu. I taki świeczka tym żołnierzom należałaby się nie tylko od jednej orientacji politycznej. Dalej, proszę. Centrolę pozabijmy, bo już była mowa, proces brzeski. Też emigracja w Czechosłowacji. W tym roku mija kolejna rocznica okrągła emigracji Witosa do Czechosłowacji. Prezes Ochwat straszy, że z tej okazji odbędą się jakieś wydarzenia jesienią tego roku upamiętniające udanie się Witosa na emigrację. Tutaj z generałem Sikorskim i z Władysławem Kierniczym dalej. I proszę Państwa, doszliśmy do tego momentu, kiedy to będę szerzej chciał powiedzieć na temat zabiegów posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego o uniewinnienie Wincentego Witosa. Pierwsza interpelacja to jest rok 2005. Złożył ją poseł Stanisław Żelichowski, o ten dżentelmen tam w prawym dolnym rogu, wraz z grupą 13 innych posłów, zapytując ministra sprawiedliwości. Przypomnę, że wówczas był dobrze znany państwu Zbigniew Z. Ziobro. Zapytując, czy po pierwsze jest możliwość wniesienia kasacji tego wyroku brzeskiego. Odpowiedź prokuratury była taka. Trzeba zbadać akta. Szukano tych akt w archiwum miasta stołecznego Warszawy, gdzie powinny być. Nie znaleziono i formułka przy każdej interpelacji się zawsze taka pojawia, przy sprytnych odpowiedziach, że jak się coś zmieni, to poinformuję. No niewiele widocznie się zmieniło, skoro w styczniu 2006 roku Stanisław Żelichowski pisze ponowną interpelację do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i wskazuje, że jak uzyskano informacje z Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, to akta mogą się znajdować w archiwum Agnowy. To, o czym w moich rozmowach często mówił dyrektor Janusz Dmitruk, że te odpowiedzi to są pozbawione sensu, bo nie jest to żaden problem, żeby znaleźć te akta, bo one są w archiwum akt nowy. No ale odpowiedź na tą interpelację jest taka, że teczka się znalazła, proces brzeski, będą analizowane, poproszono o wypożyczenie tych akt do prokuratury generalnej. Jak się analiza dokona, to poinformuję. I tutaj co jest warte podkreślenia, pojawia się nam w tej interpelacji Muzeum Historii Ruchu Ludowego, Polskiego Ruchu Ludowego. Stanisław Żelichowski załącza do tej interpelacji potwierdzone za zgodność kserokopię z pierwszej publikacji, która się ukazała po procesie brzeskim. I od tego momentu tutaj trzeba oddać
należny hołd dyrektorowi Dmitrukowi i załodze muzeum, uczestniczy muzeum w przygotowywaniu dokumentacji do tej, na całej tej drodze do, prowadzącej do uniewinnienia Witosa. Ale ponieważ nic się wiele nie dzieje, we wrześniu 2006 roku Żelichowski pisze kolejną interpelację, załącza cały plik różnej dokumentacji zgromadzonej w tak zwanym międzyczasie. I co się dzieje? Zamiast nadać bieg interpelacji tak, jak przewiduje to regulamin Sejmu, Kancelaria Sejmu te dokumenty otrzymane od posła Żelichowskiego przesyła do Ministerstwa Sprawiedliwości, pisząc, że jest to interwencja poselska. Nie interpelacja, tylko interwencja. Różnica bardzo istotna, dlatego że na interpelację minister musi odpowiedzieć w określonym czasie. Natomiast na interwencję to można sobie odpowiadać w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, przedłużając czynności nawet o kilka miesięcy, czy nawet do świętego nigdy. Proszę Państwa, i co jest istotne przy tym, co się wydarzyło? Otóż ministerstwo odpowiada bardzo obszernie na to wystąpienie posła Żelichowskiego i tam się pojawia takie stwierdzenie w tej odpowiedzi. Ja go zacytuję. W stanie faktycznym ustalonym przez sąd pierwszej instancji, zaakceptowany przez sąd odwoławczy, zachowanie pana Wincentego Witosa i pozostałych oskarżonych z formalnego punktu widzenia wyczerpało znamiona artykułu, i tu jest przytoczony kodeks rosyjski z 1903 roku. Krótko mówiąc, sądy ustaliły, że dopuścili się przestępstw, skazały, z formalnego punktu widzenia wszystko jest w porządku, żadnych kasacji tutaj nie trzeba, bo dokumentacja na to wskazuje. A poza tym jeszcze się zaczynają pojawiać wyjaśnienia czy tłumaczenia, że na przeszkodzie wniesieniu kasacji no to stoi ten brak pełnych akt sprawy brzeskiej, nazwijmy ją tak w skrócie. Waldemar Pawlak w marcu 2007 roku kieruje interpelację do ministra sprawiedliwości, zapytując, czy podstawą do wniesienia kasacji nie może być dekret prezydenta, ten, którym udzielona została amnestia. Znowu mamy odpowiedź taką wielostronicową i tu się takie zdanie pojawia, które może pozbawić każdego złudzeń. Pan minister pisze, badając zachowane materiały procesowe w aspekcie wymienionych przyczyn kasacyjnych, w działaniu sądów obydwu instancji nie ujawniono istotnych naruszeń prawa, które uzasadniałyby wywiedzenie kasacji. Krótko mówiąc, kasacji, panie Pawlak, nie będzie. Dalej to Ziobro. Dalej, no to jest wrzesień 2006 rok, czyli czasy ministra Ziobro. Nasi koledzy niezrażeni tym w grudniu 2007 roku, Stanisław Żelichowski, zwracam uwagę na datę, to jest grudzień 2007, nowa koalicja, więc nowe nadzieje. Żelichowski znowu pisze interpelację do ministra sprawiedliwości, przypominając już w takiej formie no, mocno rozbudowanej i bardzo emocjonalnej, jak na tego rodzaju dokument, te wydarzenia, które zaistniały po drodze. No i zapytuję po raz kolejny, czy minister nie zechciałby już tej nowej koalicji wnieść kasacji. Odpowiedź jest w stylu takim, że już to było badane, ale z uwagi na doniosłość sprawy
zbadamy to jeszcze raz i pana posła poinformujemy. Najwyraźniej długo badano. Ja nie natrafiłem na jakieś kolejne dokumenty, które by mówiły, jak minister, jakie tu zajął stanowisko, ale można się domyśleć, jakie myślenie było w tym czasie w prokuraturze. Nie zmieniło się ono ani na jotę, mimo że zmienił się minister sprawiedliwości, bo we wrześniu 2008 roku poseł, tym razem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Tadeusz Zwiński, znów wnosi o interpelację, o kasację, ale odpowiedź prokuratury jest taka. Brak akt uniemożliwia wywiedzenie kasacji. Wydawać by się mogło, że wszystko już przepadło. No i na tym się zatrzymamy za chwilę, ale w 2012 roku posłowie SLD i PSL wnoszą projekt ustawy, ponieważ skoro nie dało rady interpelacją, zapada decyzja, że wniesiemy projekt ustawy, która by tworzyła warunki do skasowania tego wyroku, tak na publicystycznie mówiąc. Odbywa się cały ceremoniał przewidziany regulaminem Sejmu, bo to nie tak jak teraz, że projekt poselski, no to fru, w nocy go, prawda, albo wyrzucamy, albo w nocy go uchwalamy. Zwrócono się o opinię do Sądu Najwyższego, do prokuratora, do rządu i tak dalej. No i zarysowały się takie dwie tendencje w tych opiniach. Pierwsza grupa opiniujących twierdziła, że to jest projekt niekonstytucyjny, bo chce się parlament włączyć w kompetencje sądu. Druga opinia była taka, są wprawdzie niedoróbki w tym projekcie, wprawdzie są wątpliwości, no ale w toku dalszych prac można te wątpliwości pousuwać, można ten projekt dopracować. I odbywa się pierwsze czytanie tego projektu 10 maja 2012 roku. Charakterystyczny dzień. Wtedy była marszałkiem Ewa Kopacz. No prawie że w przeddzień kolejnej rocznicy zamachu majowego. W trakcie tego pierwszego czytania poseł Platformy Obywatelskiej wnosi o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Opiera go ruch Palikota, argumentując, że tu nastąpiło pomieszanie materii, wkraczanie w kompetencje konstytucyjne przypisane sądom przez ustawodawcę, więc należy to odrzucić. Panowie z PiS-u, mam na myśli pana posła Terleckiego i z Patryka Jakiego, no argumentują, że no rzeczywiście tu jest to niby to takie pomieszanie, wypadałoby może i poprzeć, ale tak nie do końca, no bo projekt wnieśli ci o niesłusznym rodowodzie, prawda? Padają pytania, nie wiadomo, czy ci skazani w procesie brzeskim byliby zadowoleni, że to SLD i to PSL, jedni o rodowodzie komunistycznym, drudzy ZSL-owskim, no czy oni by byli tak bardzo zadowoleni z tego, żeby tacy wnioskodawcy występowali w ich imieniu. Odbywa się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, do której skierowano ten projekt mimo wszystko, bo przez popołudniu i przez noc coś się zadziało, jakaś reorientacja nastąpiła i w głosowaniu 11 maja tylko 7 posłów było za odrzuceniem tego projektu, 405, jak dobrze pamiętam, było za skierowaniem do dalszej pracy. Posiedzeniu przewodniczył Ryszard Kalisz, który zaproponował po dyskusji, żeby powołać podkomisję, która by popracowała nad tym projektem. I doszło do kuriozalnej sytuacji.
Wiadomo, że przy powoływaniu komisji, podkomisji obowiązuje tak zwany parytet, w zależności od liczby posłów, ugrupowania desygnują swoich przedstawicieli. Dla Prawa i Sprawiedliwości przypadały dwa miejsca. Zgłoszono jednego. Piotrowicza. Znanego. No i pytanie, a kto drugi? Nie, jednego zgłaszamy. Nie widzimy potrzeby zgłaszania drugiego. I wtedy Ryszard Kalisz tak rzucił nazwisko Marka Asta. I tak na dobrą sprawę ten Marek Ast znalazł się w składzie tej podkomisji tak, no, jak górale mówią, owszem, owszem, nie powiem tak, nie powiem nie. Na takiej zasadzie trafił. Maj, to jest stara dobra zasada wszystkich prowadzących konferencje, jak nie wiesz co robić, to rób przerwę albo wybieraj komisję. Trafiło do podkomisji i umarło śmiercią naturalną. Ale posłowie PSL nie spoczęli na laurach i w 2016 roku złożyli ponownie projekt w tym samym brzmieniu. Powtórzyła się kołomyja taka, o której mówiłem, z tymi opiniowaniem. No, łatwo było tym wypowiadającym się odnieść się do tego projektu. Projekt taki sam. Mieli to, co napisali na komputerach, więc na zasadzie kopiuj wklej. Odpowiedzi przyszły. I zaległa cisza. 8 grudnia została złożona przez prezesa PZL Władysława Kosiniaka-Kamysza petycja do marszałka Kuchcińskiego o zajęcie się tym zalegającym w tej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka projektem. No i jak łatwo się domyślić, zalega nadal. Po prostu te prace nie posunęły się do przodu. Jakie były argumenty? No, tych, którzy byli przeciwni dalszym pracom. No, oprócz tych, że tam, prawda, to następuje mieszanie kompetencji organu ustawodawczego do kompetencji sądów, no to jeszcze ten brak akt, no jeszcze inne tłumaczenia, że sprawa jest historyczna, jak prezes Sądu Najwyższego odpowiedział, że sprawa jest historyczna, jak się zajmują historycy, a nie sądy. Prawda? Zresztą to wróci nam przy okazji tego procesu kasacyjnego. Widząc, że... jeszcze po raz trzeci złożono ten sam projekt na początku roku 2019. No tym razem to już nawet nie nadano numeru temu projektowi, w związku z czym sprawa, że tak powiem, podjęcia ustawy w tym zakresie umarła. Jak argumentowali posłowie, wnosząc ten projekt w tym brzmieniu takim, o jakim mówiłem? Otóż argumentowali, że jest ustawa, która dotyczy osób działających na rzecz demokracji w okresie Polski Ludowej. I analogicznie można by postąpić w tym przypadku. Odpowiedź była taka, że no, tamto dotyczyło szerokiego spektrum ludzi, a tutaj kilkunastu osób, no więc na dobrą sprawę to są dwie różne materie i w związku z tym ten pomysł jest nietrafiony i należy go oddać. I w roku, i tu mamy rok 2019, gdzie postanowiono zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji, dlatego że widać już było, że w Ministerstwie Sprawiedliwości i w prokuraturze nie ma dobrej woli, żeby chociażby próbować wnieść kasację do Sądu Najwyższego. Sprawa jest przez rzecznika potraktowana Adama Bodnara bardzo serio. Odbywa się seminarium
z udziałem między innymi dyrektora Janusza Gmitruka, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Józefa Zycha. I w trakcie tego seminarium takie archiwiści byli historycy, zdobyło sobie obywatelstwo takie przekonanie, że kasacja jest możliwa wtedy po wniesieniu do Sądu Najwyższego, ponieważ odtworzono część akt, także uzyskując materiały tutaj przygotowane przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, materiały, które uzyskano od rodzin niektórych skazanych, i rzecznik uznał, że to jest materiał wystarczający, żeby wnieść kasację. Ponieważ, jak wiadomo, te akta w całości się nie zachowały, sądy, zawieszono postępowanie, Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Najwyższy przystąpiły do odtworzenia akt w takim zakresie, w jakim to jest możliwe i konieczne do wniesienia kasacji. Bo nie są konieczne do wniesienia kasacji na przykład wiernie odtworzone zeznania świadków. Chociaż te się znajdowały w różnych publikacjach, jak chociażby takiej publikacji sprawa Brzeska, wydana w 1980 roku przez PIF bodajże, czy PIF, Państwowe Instytut Wydawniczy. Proszę Państwa, i ja mówię na odpowiedzialność tych, którzy uczestniczyli w tych posiedzeniach sądów przy odtwarzaniu akt. Przedstawiciel prokuratora generalnego na tamtym etapie nie oponował, nie miał żadnych zastrzeżeń. Sąd Najwyższy wyznaczył rozprawę kasacyjną na 25 maja tego roku. Powiem, że no, nie mogłem się doczekać tej rozprawy. Byłem o wiele wcześniej, przed otwarciem posiedzenia. Spotkałem Adama Bodnara, który przyszedł ze swoimi magistrantkami. Stawiła się nasza cała czołówka. Skład sędziowski był trzyosobowy. Ten pan w środku, przewodniczący składu, jest Państwu dobrze znany. Pan sędzia Michał Laskowski, kiedyś rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, człowiek o ogromnej kulturze, wiedzy. Natomiast po prawej jego ręce, a Państwa lewej, jest sędzia sprawozdawca, który przedstawiał całą historię związaną z procesem brzeskim i z próbami rehabilitacji, jak mówił, skazany w procesie brzeskim. Polskie Stronnictwo Ludowe w tym procesie uzyskało status tak zwanego przyjaciela sądu. Naszym przedstawicielem, pełnomocnikiem był adwokat Marcin Miołek z jednej z kancelarii krakowskiej. Stawiła się cała nasza czołówka, pokażmy ją. O. Proszę bardzo, cała nasza reprezentacja Polskiego Stronnictwa Ludowego z Józefem Zychem, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Byli także obecni adwokaci oskarżonych, adwokaci z urzędu wyznaczeni przez sąd, dlatego że ci skazani no, z naturalnych przyczyn nie mogli w tym sądzie się stawić. Trzeba przyznać, że w moim odczuciu byli bardzo dobrze przygotowani do swojej roli. I co warte podkreślenia, jeżeli mi coś umknęło, to przepraszam, że wprowadzę w błąd Państwa, ale adwokat Wincentego Witosa jako jedyny nie wystąpił do sądu o przyznanie honorarium z tego tytułu, że występował w zastępstwie Wincentego Witosa. To było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ale to się znakomicie wpisuje w tą narrację, jak się ładnie to mówi teraz, która tam w prokuraturze funkcjonowała. Przyszedł pan prokurator, który zrobił długi wywiad, wywód taki, taką tyradę wygłosił i na końcu powiedział, ja zacytuję, bo mam to nagrane, to całe przemówienie pana prokuratora.
To rozstrzygnięcie, chodziło mu o kasację, w istocie nie jest potrzebne. Konflikt wygasł, jest zgoda co do oceny tej sprawy. Wobec powyższego zaproponuję rozstrzygnięcie, właściwie poddam pod rozwagę dwie możliwości. Zasadniczo uważam, że stosując a contrario artykuł 529 Kodeksu Postępowania Karnego, postępowanie w przedmiocie kasacji należy umorzyć, ponieważ jej uwzględnienie nie jest możliwe, uwaga, przy braku materiału dowodowego, przy braku akt. Melodia, która się pojawia cały czas w odpowiedziach na interpelacje posłów. No i dalej pan prokurator proponuje inne rozwiązanie. Również możliwe byłoby w tej sprawie rozstrzygnięcie takiej oto treści, aby pozostawić kasację bez rozpoznania, jako że jej uwzględnienie z tych samych przyczyn, czyli z powodu braku jak dzisiaj, już możliwe nie jest. Krótko mówiąc, niechaj skazani w procesie brzeskim nadal mają wyrok na przy swoich nazwiskach. No, logika w tym momencie podpowiada pytanie, no to jak to jest? To faceta, który ma półtora roku więzienia, umieszczamy na pomnikach, nazywamy ulice, szkoły, place, honorujemy w różny sposób człowieka, który został skazany za zawiązanie spisku celem obalenia władzy państwowej. Bo takie było oskarżenie w procesie brzeskim. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wywodzie dowodził, że to, co robili przywódcy Centrolewu, to nie był żaden spisek, to było legalne działanie w ramach wówczas obowiązującej konstytucji. Więcej, będące pod ochroną tej konstytucji, a więc skazanie ich za taki czyn, za ten spisek, który miał na celu niby obalenie ówczesnego rządu, tylko nie powiedziano, że przy pomocy kartki wyborczej, tylko wręcz posądzono o rewolucję. I co ciekawe, ja już nie będę Państwu czasu wiele zajmował, ale niejaki Patryk Jaki w czasie dyskusji w Sejmie nad tymi projektami ustaw, o których mówiłem, nazwał działanie Centrolewu działaniem antypaństwowym, a ci, którzy zwołali kongres do Krakowa, to mogli doprowadzić do wywołania zamieszek w kraju, w sytuacji trudnej dla Polski. Koniec końców Sąd Najwyższy uznał po naradzie, że należy się skasowanie tamtego wyroku, czyli uniewinnienie skazanych w procesie brzeskim po 90 latach. Ja na koniec zacytuję wypowiedź sędziego Michała Laskowskiego, który powiedział tak. Można byłoby tutaj podejść do sprawy formalistycznej, stwierdzić niedopuszczalność kasacji, umorzyć postępowanie i można to uzasadniać jurydycznie. Ale takie rozwiązanie nie byłoby sprawiedliwe. Któż jak nie Sąd Najwyższy miałby wydać orzeczenie sprawiedliwe i zrealizować w ten sposób podstawową zasadę demokratycznego państwa prawnego? Śledztwo i proces w rozpoznawanej sprawie stanowiły przykład instrumentalnego wykorzystania prawa i sądów do prześladowania przeciwników politycznych. Jednocześnie do wywarcia efektu zastraszenia wobec polityków opozycji, ale i wyborców. Jest to nadużycie prawa, które jest niemożliwe do zaakceptowania nie tylko dziś, ale i w świetle obowiązujących w 1930 roku przepisów i standardów. Należało więc te wyroki wyeliminować z obrotu prawnego. Dzisiejsze orzeczenie stanowi też pewne zadośćuczynienie dla skazanych. Ta sprawa powinna stanowić lekcję na temat roli prawa i sądów w państwie. I to lekcję nie tylko dla sędziów, ale także dla przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej, dla nas wszystkich. Sprawa ta powinna stanowić przestrogę przed pokusą zwalczania przeciwników politycznych
za pomocą instrumentów państwa i prawa, podejmowaniu działań wbrew prawu i konstytucji dla poszerzenia zakresu władzy. Myślę, że to był komentarz wygłoszony nie tylko w kontekście tamtego wyroku i tamtych skazanych, ale był to też adres do obecnie sprawujących władzę. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za możliwość, po pierwsze, zabrania tutaj głosu panu dyrektorowi, a Państwu za to, że cierpliwieście wysłuchali tego, co miałem do powiedzenia. Powiem tylko, że dzisiaj rano rozmawialiśmy z dyrektorem Gmitrukiem, mam świadka, drugiego dyrektora, że w oparciu o te materiały jeszcze inne postaramy się sporządzić tak zwaną białą księgę drogi do niewinności Wincentego Witosa i pozostałych skazanych w procesie brzeskim. Dlaczego? Że ta kasacja ma kapitalne znaczenie, jeżeli chodzi o uniewinnienie tych, którzy zostali w niesłusznym, haniebnym procesie skazani. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie konferencji Czas Witosa. Cieszy nas, że partnerem naszych podmiotów Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Zielonego Sztandaru i wydawnictwa Greenlight Media jest samorząd województwa mazowieckiego i że też pan marszałek Adam Struzik zrobił nam piękny prezent, obejmując patronatem honorowym to ważne wydarzenie. Mi przypadł w udziale temat dotyczący obecności Wincentego Witosa w Zielonym Sztandarze i w publikacji premierowej Czas Witosa. Szanowni Państwo, gdybym chciał powiedzieć, ile razy Witos występował dziś w tym miesięczniku, to bym musiał dać taką odpowiedź, że w każdym numerze, dlatego że mottem, który jest w winiecie tego numeru, a Polska winna trwać wiecznie, to motto towarzyszy każdemu numerowi Zielonemu Sztandaru od bardzo, bardzo wielu lat. Natomiast są też specjalne okazje, kiedy w sposób szczególny honorujemy Witosa, czy to w zeszytach historycznych, czy w szerszych, innych, pogłębionych i krótszych tekstach. Okazje są ku temu różne. Na pewno taką okazję stwarza styczeń, 21 stycznia, bo jak wiemy, są to urodziny Witosa i są z tego powodu różne rocznice. Jest listopad i druga niedziela po Wszystkich Świętych, gdzie już obrosłe tradycją i uczestnictwem wielu sztandarów, ludowców, zaduszki witosowe w Wierzchosławicach są odprawiane z obecnością bardzo wielu osób. Jest sierpień, kiedy jak wiemy są obchody związane z Bitwą Warszawską, z obchodami rocznicowymi i wówczas również przywołujemy Wincentego Witosa, więc to są takie jakby wyznaczniki jego obecności. I zapewniam, że we wszystkich numerach, tak przeglądając poszczególne lata, właśnie w tym czasie znajdziecie rozległe materiały dotyczące Wincentego Witosa. Powiem o starszym numerze z 2019 roku, styczeń, 145. rocznica urodzin Wincentego Witosa. Świetny materiał Wincenty Witos, włodarz Sejmu, autorstwa doktora Janusza Gmitruka. Czy w tym samym roku Wincenty Witos w służbie chłopów narodu i państwa w listopadzie. Ale w tym roku w sposób szczególny uczciliśmy Wincentego Witosa. Okazją właśnie ku temu było uniewinnienie tego wielkiego Polaka przez Sąd Najwyższy dzięki wieloletnim zabiegom ludowców. I to jest właśnie ten numer. Ten numer czerwcowy. Jest mi niezmiernie miło, że wiele z tych osób, które uczestniczyły w budowaniu tego materiału, można powiedzieć, wielowątkowego takiego przesłania, jest znane. Bo jest i
kolega Józef Szczepanczyk, który osobiście był na sali rozpraw i uczestniczył w posiedzeniu i zdał relację. I można powiedzieć, że była w taki sposób dziennikarski fajnie ujęta, że postanowiłem to nazwać reportażem i hańbą był Brześć, ciągłą jest są. Są dwa wywiady ze znakomitymi prawnikami, którzy wnieśli olbrzymi wpływ właśnie na to, że Witos został uniewinniony. Mecenas Imiołek i marszałek Józef Zych. Jest tu wspaniały materiał doktora Janusza Dmitruka, który można powiedzieć jest takim pewnym skrótem, ale nie do końca skrótem, bo on jest dosyć rozległy. Natomiast pokazuje różne punkty dochodzenia do niewinności, uniewinnienia Witosa, poczynając od kulisów procesu brzeskiego. Świetny, znakomity materiał. Ale takim dopełnieniem tego też jest zeszyt historyczny Muzeum Niepodległości Twórcy Niepodległej. Jest tu panteon znamienitych postaci i jest tu również Wincenty Witos, ale jest tu również Maciej Rataj. Uważam, że ten numer, właśnie numer czerwcowy, tegoroczny, jest takim hołdem, w którym oddaliśmy z jednej strony cześć Wincentemu Witosowi, a z drugiej podajemy materiał wszystkim zainteresowanym, którzy mogą sięgnąć i w sposób taki wielowątkowy zapoznać się, w jaki sposób został skazany, jakie zabiegi były podejmowane, żeby go uniewinnić, kim był Wincenty Witos, co się działo na sali rozpraw. Jest tu, można powiedzieć, z angielska całe story dotyczące Witosa. Bardzo fajny, potężny materiał. I druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest właśnie ta broszura Czas Witosa, Rząd Obrony Narodowej 1920 rok. Częściowo z tego już jakby wybawił mnie dr Janusz Dmitruk, który wprowadził Państwa w klimat tego. Natomiast serdecznie polecam i zachęcam do pobrania każdego z Państwa tej broszury. Ona jest bardzo ważna, ponieważ też opisuje te wszystkie sprawy, o których mówiłem i to w sposób jeszcze jakby dodatkowo rozszerzony. A też nawiązuje do muzeum w Radzyminie, co jest bardzo ważne. Wskażę jeszcze na taki jeden czynnik, który zawsze jest obecny w tych naszych broszurach. Wspólnie z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, z Muzeum Niepodległości. Wydaliśmy ich wiele. Tutaj na tej ostatniej okładce możecie Państwo sobie popatrzeć. Tematyka zróżnicowana, niektóre tematy są zbieżne, ale jest ich bardzo wiele. Te broszury mają bardzo wiele materiałów takich dokumentalnych, zdjęciowych. Wiele materiałów skrótowych, ale nie takich pobieżnych, tylko pogłębionych, o charakterze dokumentalnym, bo choćby sięgając tutaj nawet do ostatniej strony tej broszury z Piasta mamy znakomity materiał, poseł Witos, prezydentem ministrów, tutaj wszystko możemy wyczytać. W środku też jest skład rządu Witosa, rząd posła Witosa. Wszystko jest czytelne, ale właśnie nawiązując do tego, że taką pewną cechą charakterystyczną tych naszych publikacji, oprócz oczywiście kształtu, zawartości merytorycznej, zawartości wizualnej, postanowiliśmy dawać takim trochę sposobem, można powiedzieć, amerykańskim, dedykację tym osobom, którym poświęcamy publikację. Więc tutaj jest dedykacja dotycząca Wincentego Witosa. Ja ją może odczytam, dlatego że jest to bardzo ważne. Dedykacja. Wincentemu Witosowi, współtwórcy i trzykrotnemu premierowi Niepodległej Rzeczpospolitej, jednemu z najwybitniejszych mężów stanu w historii naszej ojczyzny i najwybitniejszemu przywódcy Polskiego Ruchu Ludowego. Pochylamy się w
czcią nad tamtymi wydarzeniami i rządem obrony narodowej, przypominając, że chłopska legenda jest prawdziwa. Wierzymy, że kolejne pokolenia Polaków nazwisko i zasługi dla ojczyzny tego chłopskiego wodza i wielkiego Polaka zachowają jako najcenniejsze dziedzictwo narodowe. Kończąc, chciałbym powiedzieć tylko o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie uważam, że oprócz tego takiego państwowo-twórczego podejścia Witosa, organizacyjnego, politycznego, jest wielka siła w myśli ponadczasowej Witosa. To jest ciągle niedoceniane. Te jego przesłania są naprawdę ponadczasowe. Niektóre oczywiście po wielu latach jakby trochę mniej przystają do dzisiejszych czasów, ale wiele z nich jest nadal trafnych, nadal aktualnych. Powinniśmy je odczytywać na nowo. Uważam, że częściej powinny występować w dyskursie takim społecznym, politycznym, zwłaszcza też wśród i badaczy historycznych, ale wśród też takich polityków, zwłaszcza tych, którzy interesują się historią ruchu ludowego. I tutaj też, to już właściwie będzie końcówka, odczytam ten fragmencik dotyczący Witosa, słów Witosa po procesie brzeskim. I radzę się wsłuchać, ile w tym jest siły, emocji i takiego przesłania aktualnego dla nas współczesnych. Ostatnie słowo Witosa po procesie brzeskim. Wychodząc stąd, w dalszym ciągu będę tym rewolucjonistą, jakim dotąd byłem. Będę głosił, że prawo i wolność są największym skarbem narodu, że największym dla państwa niebezpieczeństwem stanowi bezwolny i bezduszny niewolnik, że Polska winna się oprzeć na całym społeczeństwie, że Polska winna być równa wobec prawa, że potęgi jej nie stworzy ani przyszłości, nie zabezpieczy żaden geniusz, ale cały wolny, świadomy swych praw i obowiązków naród. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w gruncie rzeczy tutaj było już tak dużo referatów z bardzo wielką wiedzą dotyczącą życia i działalności Witosa, więc mój referat będzie w dużej mierze bardziej komunikatem. Chciałbym Państwa jak najbardziej zawężyć ten zakres, bo tak naprawdę o spuściźnie Witosa tej pisanej, no bo większość przemówień była również przepisywana i występowała w prasie. Można byłoby bardzo wiele mówić, ale chciałem Państwu kilka zagadnień zarysować. Zacznijmy od jego spuścizny piśmienniczej, jego przemówień. Czym one się charakteryzują? No, przede wszystkim się charakteryzują tym, że są bardzo, ależ to bardzo, precyzyjne, bardzo są konkretne i są dostosowane do odbiorców, czyli do włościan. Jakie jego wszelkiego rodzaju przemówienia, wystąpienia, teksty, które pisał, no one mają charakter państwowo-twórczy. Wpływają na włościan, mają na celu pokazanie im, że są ważni, ważną odgrywają rolę dziejową, uczą ich także odpowiedzialności. Witos był takim nauczycielem chłopów uczących ich odpowiedzialności. No chociażby to wiemy, jak był premierem rządu obrony narodowej. Mógł przeforsować swoją radykalną reformę rolną, gdyby chciał, ale tego nie zrobił, bo zachował się postawą państwową. To jest kwestia jego takiego właśnie przemawiania, pisania, czyli konkretny, precyzyjny styl dostosowany do odbiorcy. Witos, który ogólnie nie skończył, jak wiemy, studiów, miał kilka klas szkoły podstawowej, potrafi płynnie przemawiać, płynnie pisać,
I nikt za niego tych przemówień i tekstów nie robił. To też chciałbym to zauważyć. Pozwolę sobie wymienić trzy jego najbardziej jego takie teksty, broszury, które napisał. Pierwsza to jest Do braci Włościan, kiedy był premierem rządu obrony narodowej, kierująca do Włościan, żeby bronili razem ojczyzny przed zagrożeniem bolszewickim. Bardzo dobry zresztą tekst. Drugi tekst to jest właśnie tu wspomniany przez pana marszałka, Czasy i ludzie. Tekst wyjątkowo interesujący, to jest z 26 roku, który zakłada przebudowę państwa polskiego. Witos mówi, że tak dalej być nie może. No bo wiemy, parlament do 26 roku jest parlamentem źle działającym, tak samo jak władza wykonawcza. Witos właśnie tu zaproponował bardzo ciekawy program rozwiązujący sprawę za pomocą ordynacji wyborczej, specjalnych okręgów wyborczych, bardzo interesująca praca, podkreślająca również potrzebę wzmocnienia władzy wykonawczej. Czasy i ludzie, to jest właśnie ta druga praca. A trzecia praca to jest Do braci chłopów, wydana w 1945 roku, już po II wojnie światowej, przed jego śmiercią, również mający taki charakter antykomunistyczny, ale również taki też propaństwowy, podkreślający właśnie rolę Włościa. Tak wyglądają jego trzy najciekawsze publikacje broszurowe. Artykułów jest mnóstwo. Zaczynał pisać w dosyć młodym wieku. Od kiedy zaczął działać politycznie i publicznie, pisał. Pierwszym jego periodykiem, do którego był autorem, to właśnie jest Przyjaciel ludu. To są jeszcze Czasy zawodów. A w gruncie rzeczy do końca życia pisał aktywnie. Tak wyglądają jego przemówienia, broszury, teksty, oczywiście skrótowo syntetyczne. Teraz przejdę do ostatniej rzeczy, czyli jego wspomnień. Wincenty Witos zaczął pisać, będąc na emigracji w Czechosłowacji, zaczął pisać wspomnienia. Są to bardzo interesujące wspomnienia, poczynając od jego młodości w Wierzchosławicach, a kończąc na procesie brzeskim. Tą trzecią częścią jakby jego wspomnień jest ten diariusz, czyli Moja tułaczka w Czechosłowacji, regularne spotkania, to już ma charakter dziennika. Wspomnienia Witosa są niezwykle interesujące ze względu na to, że on w bardzo literacki sposób, ja jako młody historyk jest wyjątkową chęcią czytałem, naprawdę w literacki, interesujący sposób przedstawia swoje życie, także okoliczności, w których się wychowywał, Wierzchosławice, lokalne społeczeństwo, pokazywał w bardzo ciekawy sposób kuluary życia politycznego w Galicji, potem w II Rzeczpospolitej. Wspomnienia Witosa jednakże mają jedną wadę. To są wspomnienia człowieka, który nie wie, że w 2023 roku będziemy się spotykać w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, że zostanie uniewinniony od procesu brzeskiego. To są wspomnienia polityka, który trochę czuje się przegrany, że jego wizja polityczna przegrała z obozem dyktatury sanacji. I także widać w tych wspomnieniach taki trochę też żal do niektórych ludzi, nawet tych najbliższych współpracowników. To są wspomnienia człowieka, który był po prostu smutny i czuł się trochę przegrany. I był trochę rozgoryczony. Na co zwracają chociażby uwagę, profesor Kot zwrócił chociażby uwagę w przedmowie do pierwszego wydania paryskiego. Polecam Państwu tą lekturę bardzo interesującą. Diariusz ten z Czechosłowacji jest także ciekawy, ale on ma charakter dziennika, więc jest trudniejszy w odbiorze, bo też tam są kuluary dnia codziennego, to nie jest taka literatura jak wspomnienia. Spuścizna Wincentego Witosa ukazała się w 5 tomach, wydanych przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Wincenty Witos, dzieła wybrane. 5 tomów bardzo ciekawych, 2 zawierają wspomnienia, 3 właśnie to Moją tułaczkę, 4 przemówienia, a 5 publicystykę. Polecam Państwu lekturę tego, bardzo interesującą, wydaną przez właśnie LSW w opracowaniu Józefa Ryszarda Szafnika i Eugeniusza Karczewskiego. Bardzo ciekawe są myśli, a też dodam, że to też nie jest oczywiście cała spuścizna Wincentego Witosa, nie był w końcu Leninem, który ma wydawanych tomów przez różne władze. Chociaż może kiedyś wydamy wszystkie dzieła, całą twórczość Witosa, może taki kiedyś się projekt pojawi, kto wie.
Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie mojego referatu. Dziękuję. Niektórzy się zastanawiali, się, szczególnie młodzi, dociekliwi, mówi, skąd taki mądry chłop? Mówi, no a może on nie chłop, mówi, jest, mówi tutaj. No więc okazuje się, że socjologowie mówią, że 1 na 177 tysięcy rodzi się geniusz po prostu. Ja się może w chłopskiej chacie, ale i także w mieście w ogóle tutaj. To biologia po prostu tym procesem. I Witos był tym po prostu geniuszem, który nie tylko poprzez samokształcenie uzyskał jakby wiedzę akademicką, ale także niesamowitą, po prostu poprzez niesamowitą pamięć mógł kilkugodzinne przemówienia w Sejmie wygłaszać praktycznie bez kartki. On miał jakąś taką malutką karteluszkę, powiedzmy sobie, gdzie tam coś tam w punktach właśnie zaznaczył. I to był ogromny też atut. Każdy parlamentarzysta, jeśli jak teraz jest, wyciągnął i dukał, powiedzmy sobie, to by był wyklaskany, ośmieszony. Był to czas właściwie takich gigantów historii, którzy nie tylko znakomicie po prostu przemawiali, ale z pełnym przekonaniem i mogli argumentować. Także będąc politykiem, będąc chłopem, nigdy nie zmieniał się, nigdy nie wstydził się swojej chłopskości i to też miało wpływ na polityków, między innymi na Macieja Rataja, którzy kiedy walki w Lwowie się toczyły, to mówił, pamiętaj, że twoja matka była po prostu chłopką. Jeśli spotkasz jakąś kobiecinę, powiedzmy sobie, to powinnaś okazać jej należny po prostu szacunek. Więc gdybyśmy, proszę Państwa, w kilkunastu zdaniach powiedzieli, co najważniejszego po prostu dał Polsce. Witos dał wolnych chłopów, obywateli temu państwu, którzy to państwo odbudowywali, bronili i robili to w 20 roku, w 39 roku, ale i także później po wojnie, kiedy próbowano Polskę skolektywizować, nie poddali się i praktycznie przez ten cały okres naszych dziejów, dzięki właśnie tej warstwie chłopskiej, która była, jak często Stefan Wyszyński podkreślał, najbardziej zdrowa, najbardziej pracowita i najbardziej patriotyczna, utrzymał się polski kościół i przetrwaliśmy jako naród. Szczególnie miało to znaczenie w czasie II wojny światowej. Niemcy nie byli w stanie jakby kontrolować tych wielu tysięcy gospodarstw chłopskich, z których szła żywność do miasta, żeby ich nie wygładzić, gdzie przechowywano tych wszystkich, którzy wysiedleni byli ziem zachodnich i północnych jeńców sowieckich, Żydów, ale przede wszystkim też żywiono po prostu cały polski ruch oporu i polskie państwo podziemne. Bo w miastach wszystko było na kartki w ogóle tutaj. Ta żywność musiała być jakby nadwyżki. A jeśli chłopów złapano na to, że przychowywano żywność, że dostarczano do miasta, no to co, Niemcy przyjeżdżali, co się stało? Albo po prostu przeżyli, albo wieś została spalona, spacyfikowana. I dla postrachu powiedziano po prostu, że jeśli będą przeciwstawiać się w ogóle tutaj nakazom niemieckim, to tak inni zostaną potraktowani. Więc to z nauk Witosa, powiedzmy sobie, z jego testamentu i przesłania możemy te prawdy, powiedzmy sobie, wyczytać, że tam, gdzie chłop polski ziemię orze, tam jest
Tam jest Polska. Wydaliśmy taki ten malutki tomik przesłań Wincentego Witosa, które mają jakby nieprzemijający charakter. Można je w każdej chwili po prostu cytować. I teraz, kiedy zbliżamy się, powiedzmy sobie, do różnych ważnych wydarzeń po prostu politycznych, to warto jest z tych nauk Witosa wyciągać po prostu wnioski. Po prostu, że demokracja jest bardzo delikatną, powiedzmy sobie, strukturą. Można je bardzo szybko zniszczyć. I to różnymi po prostu metodami, ale później wrócić, powiedzmy sobie, do pewnej równowagi nie jest tak łatwo. Tą wystawę przygotował zespół kierowany przez Emilię Kwiatkowską z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Będziemy oczywiście jej na pewno eksponować i wykorzystywać w różnych okazjach następnych. No oczywiście jest to tylko część wielkiej wystawy 40-planszowej o Wincentym Witosie i tą dużą też będziemy eksponować. I na tym, proszę Państwa, część naszą referatową kończymy. Teraz na pewno chciałby nasz gość, bardzo ważny, prezes Towarzystwa Przyjaciół imienia Wincentego Witosa, na pewno o swoich planach powiedzieć. My jesteśmy prawdopodobnie też wkomponowani w te plany. Kolega Ryszard Ochwa. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, którego mam zaszczyt reprezentować, obchodzi w tym roku 50-lecie powstania. Podobnie jak Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Muzeum jest w Wierzchosławicach, we wsi rodzinnej, w obiektach, które po I wojnie światowej wybudował Wincenty Witos. Natomiast w Wierzchosławicach jest jeszcze tak zwany stary dom, nazywamy go starym domem, w którym Wincenty Witos się urodził. Niezwykle ciekawa historia. W latach po 56, kiedy współpracownicy Wincentego Witosa z mecenasem Stanisławem Mierzwą, który odzyskał wolność po swoich doświadczeniach z słusznie minionym systemem, kiedy zorganizowani wówczas współpracownicy i miejscowi ludowcy odkupili z rąk prywatnych ten tak zwany stary dom, sprzedany przez brata Andrzeja Witosa i jego rodzinę jakimś tam kolejnym właścicielom, użytkownikom, odbudowali ten, wyremontowali gruntownie ten dom, zakupili go, takie były czasy, na prawnuka Marka Steindla, do dziś żyjącego, tak nawiasem mówiąc, wiceprezesa towarzystwa. I ten stary dom, no chyba trzeba to powiedzieć wprost, pod zarządem Muzeum Okręgowym w Tarnowie, w czasach, kiedy PSL współrządził małopolskim samorządem, popadł w taką ruinę, że zbezkościliśmy jako towarzystwo i obiekt historyczny i pamięć, bo przejęliśmy go na własność, pokryli blachą, żeby przestała ta woda cieknąć na meble, sprzęt i tak dalej. I do dzisiaj tym starym domem zarządzamy i udostępniamy wszystkim chętnym. Jest pod strzechą, tak. Blacha zniknęła, wróciła na swoje godne miejsce, jest pod strzechą i jest takim obiektem uzupełniającym do obiektów muzealnych, które znajdują się w Wierzchosławicach. Ale nie o tym, ja chciałem serdecznie podziękować wszystkim tu obecnym i wszystkim, którzy tak dużo robią dla upamiętniania Wincentego Witosa. Co prawda można powiedzieć, Wincenty Witos broni się sam swoim dorobkiem i swoim życiorysem, ale przecież gdyby w nas nie było mądrości i takiej dobrej pamięci historycznej,
nie taki autorytet potrafilibyśmy sponiewierać, z czego dowodem są różne inne znane nam z nieodległej przeszłości, ale i aktualne czasy. No dobrze, zastanawiałem się, czy to powiedzieć, czy nie, ale kiedy aktualnie rządzący zaczęli odwiedzać Wierzchosławice w dniu urodzin, organizować urodziny Wincentego Witosa w dniu w styczniu 21 lub najbliższą sąsiadującą niedzielę urodziny Wincentego Witosa, na jedną z tych uroczystości, przybył też prezydent, bywali premierzy, ale na jedną z tych uroczystości urodzinowych Jarosław Kaczyński, wicepremier teraz zdaje się, tak, bo nie śledzę aktualnych wydarzeń, napisał znamienny list. Napisał list, który w 2 czy 3 dni zniknął z publikacji. Dlatego, że nie nagrywając, udało mi się zapamiętać i upublicznić jego znamienitą myśl o, przekąsem mówię oczywiście, o Wincentym Witosie. Ona brzmiała mniej więcej tak. Wincenty Witos był znaczącą, znamienitą postacią w historii polskiej, ale jego życiorys można podzielić na, ja nie cytuję, ja mówię to nadal z pamięci, na 2 okresy. Na ten, w którym przyczynił się do odzyskania niepodległości i obrony, czyli bitwy warszawskiej, obrony tej niepodległości przed nawałnicą bolszewicką, i na 2 okres, w którym się zagubił. Oczywiście można i trzeba skomentować, zagubił się, stawając przeciwko słusznej władzy, której jesteśmy spadkobiercami. Ja to cytuję dlatego, że żeby, broń Boże, w gronie, którzy uznają się za spadkobierców i za zwolenników i tych, którzy obiektywnie oceniają postać Wincentego Witosa, nie zatracić równowagi między tym pierwszym a drugim okresie. Oczywiście, że ten pierwszy, niepodległość, mówiąc na skróty, ma o wiele większe znaczenie i wpływ na historię Polski, ale nie bagatelizujmy tego drugiego okresu czasu. Ja w ślad za tym, co powiedział dyrektor Janusz Gmitruk, to był okres kształtowania, bardzo trwałego kształtowania wartości, które pozostały w Polsce, Polakach, na wsi przez długie dziesięciolecia, również w okresie II wojny światowej. Ale ponieważ jestem w gronie, który koneserów tej myśli, którzy bardzo dużo zrobili i mogą zrobić, to chciałem za kilka rzeczy podziękować. Witos będzie żywy, jeśli my go wprowadzimy w niektóre środowiska, jeśli go ożywimy. Kolega doktor Ratyński, tak? Mówił o dziełach Wincentego Witosa. Długo by opowiadać o historii, bardzo ciekawej historii tego wydawnictwa. My chcemy na jubileuszowy rok urodzin wznowić wydanie dzieł Wincentego Witosa, bo dzisiaj trudno je znaleźć. I we współpracy z IPN-em wznowimy te dzieła. Ale chciałem podziękować obecnemu tutaj przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego Mazowieckiego za wznowienie przed czterema laty dzieł Wincentego Witosa, które trafiły do placówek oświatowych i kulturalnych województwa mazowieckiego. To była wielka sprawa. To jest taki, słuchajcie, widoczny, trwały ślad, co mogą zrobić ludowcy, którzy mają wpływ na decyzje i na utrwalanie władzy. Niedawno odsłanialiśmy 5. pomnik poświęcony Wincentemu Witosowi w Błaszkach, w województwie łódzkim. Determinacja grupy miejscowych zapaleńców, grup
wspomagana jeszcze miejscowym artystą, który ten pomnik zaprojektował, wymyślił i tak dalej, i tak dalej. I takich podziękowań za szkoły, za nadawanie imion, za ożywianie postaci przy wracaniu jest bardzo dużo. Chciałem za to serdecznie podziękować. Ja powiem jeszcze na koniec, zupełnie na koniec, co planujemy jako towarzystwo razem z Muzeum Wincentego Witosa i wszystkimi przyjaciółmi wspierającymi, obecnymi również tutaj, dyrektorami muzeów, wójtem gminy i tak dalej. Otóż myślę, że uda nam się w dniu rocznicy, 150. rocznicy urodzin posadowić na plantach krakowskich ławeczkę poświęconą Wincentemu Witosowi. Chcieliśmy taką samą posadowić w Czechosłowacji, w miejscowości Rożnów, gdzie najdłużej przebywał Wincenty Witos. Tam wybudowaliśmy 30 lat temu, 25, przepraszam, obelisk poświęcony Wincentemu Witosowi. Stoi, no, odwiedzamy go, miejscowość Gródek, zbór jakiś ewangelicki, nie potrafię, kościoła metodystów i tak dalej, i tak dalej. Nie potrafię wymienić jego nazwy, proszę tego nie odbierać za sugestie, ale warto, jadąc na Zaolzie w okolice Ostrawy do miejscowości Gródek, pod kamień obelisk poświęcony Wincentemu Witosowi zaglądnąć. Myślę, że oprócz tego wznowienia dzieł, o którym wspomniałem, uda się nam godnie zorganizować obchody urodzin Wincentego Witosa, ale też nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że aktualnie rządzący zarezerwowali lokale w tym kościół na 10 lat do przodu. Rękami Solidarności Rolników Indywidualnych. Ale nie będziemy się tym przejmować. Rok urodzin Wincentego Witosa będziemy obchodzić w najprzeróżniejszej, również atrakcyjnej formie i zachęcam do wspierania i do organizowania również jeszcze raz serdecznie za aktywność, dobrą pamięć o Wincentym Witosie. Serdecznie dziękuję i proszę, żeby ona nie zaginęła wśród nas, żeby ona żyła w młodym pokoleniu, w szkołach imieniem Wincentego Witosa i wszystkich miejscach, których trzeba kultywować postawę Polaka, patriotę, niezłomnego w prawdziwym tego słowa znaczeniu Polaka.